Kawał historii przede wszystkim, nic więcej. Historię trochę może oszukano, tak? Trochę patriotyzmu jeszcze, tak? Było widać, że dopiero 10 września, tak? Początek był 1 wrzesień, tak skróciliśmy to w ciągu, w tej pastylce, te 15 minut, ale był okres aż do wyjścia żołnierzy na Kępę Swarzyską. Początek, wiesz, września, normalne życie, tak? I wyjście oddziału MDLOT na Kępę Swarzyską. Mamy więcej ludzi, którzy przyjechali z zewnątrz, niż mieszkańców, tak? Którzy chcieli zobaczyć i usłyszeć o dywizjonie. Jak wiadomo, to była jedyna jednostka, jaka była na... Wrzesz do II Rzeczpospolitej. Czy to wydarzenie mogło mieć miejsce? Czy rzeczywiście 42. Pułk Grenzwache, czy może 5. Kawalerii Regiment? To są ciągle kwestie badań prowadzonych choćby przez moją osobę, ale i przez wielu innych historyków. Ale prawdą jest, że Puck 10 września 1939 roku stał się główną bazą niemieckiego lotnictwa morskiego.